Ostatnio Dariusz Pachut znów znalazł się w centrum uwagi, gdy zjawił się w programie Mateusza Chładkiego na antenie TVN. Ten przystojny góral z Łącka, znany z medialnych związków z takimi osobistościami jak Dorota Gardias i przede wszystkim Doda, ponownie poruszył temat swojego głośnego rozstania z Rabczewską, podsycając plotki o przyczynach ich nagłego zerwania. W pewnym momencie to już było zbyt wiele co skłoniło osobę towarzyszącą gwiaździe podczas ich słynnego wyjazdu do Turcji do zabrania głosu. Pachut miał być kolejnym tym jedynym dody, ale ich drogi niespodziewanie się rozeszły. Darek sam poinformował o tym w swoim osobliwym i pełnym niedomówień oświadczeniu w sieci. Opowiedział, jak po zakończeniu projektu w Norwegii poleciał do Turcji, gdzie przebywała Rabczewska, jednak zjawił się tam dwa dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za wspólne dwa i dziesiątych roku, które dzieliliśmy i życzę do dzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości, oznajmił. Rapczewska nie skomentowała całego zamieszania, a temat po paru tygodniach ucichł. Dariusz Pachut znowu zrobił furorę, gdy niespodziewanie pojawił się w programie Mówię wam na TVN7. Rozmowa zaczęła się od lekkiego tematu jego potencjalnego udziału w kolejnej edycji Azja Express. Jest przygoda, jest podróż. Dlaczego nie? Entuzjastycznie mówił darek, a na sugestie chładkiego, że program preferuje raczej znane postacie, Pachut skromnie odpowiedział: "Nawet chyba się stałem?" Znany i popularny przypis RED, poprzez niektóre sytuacje, więc chyba mogę iść tak wyznał. Pod koniec ktoś z publiczności bezpośrednio zapytał go o wydarzenia w Turcji. Pachut odpowiedział jednak nie ujawniając szczegółów podejście do życia zdrowego znacznie różni się pod kątem moim i doroty. Tutaj była mała nieścisłość, i tak się zdarzyło No cóż stwierdził. Co tylko ponownie rozpaliło dyskusję o ich rozstaniu. Podczas finału tańca z gwiazdami, portal shownews.pl przeprowadził wywiad z przyjacielem Dody, Mariuszem Dżagą Ząbkowskim. Podczas ostatniego wywiadu dla portalu shownews.pl Mariusz Dżaga-Ząbkowski, który towarzyszył Dodzie podczas ich wspólnego wyjazdu do Turcji, zabrał głos w sprawie niespodziewanego pojawienia się Dariusza Peczute. Jaga zaznaczył, że nie chce wypowiadać się o Darku w sposób negatywny, lecz podkreślił, że Rabczewska postępuje znacznie dojrzałej niż jej były partner, unikając publicznego prania brudów. Ona jest o krok dalej i żyje swoim życiem. To wydarzyło się trzy miesiące temu i w ogóle o tym nie rozmawiamy. Ta osoba nie istnieje w naszych rozmowach, spotkaniach wyznał. Z apelem zwrócił się do Peczutę by ten pozwolił dodzierzyć własnym życiem. Może niech go przygarnie jakaś celebrytka, zabierze na wakacje, będzie mieć fajnie. Niech się skupi na tym, żeby pójść w swoją stronę, tak jak zrobiła to doda zadrwił Jaga. Na zakończenie dodał, że dla Rabczewskiej Dariusz jest już zamkniętym rozdziałem i wyraził nadzieję, że Pachut to uszanuje i przestanie opowiadać o niej w mediach. Zdecydowanie Darka pożegnaliśmy i dlatego chciałbym, żeby żył swoim życiem. Przecież ma swoje pasje, różne cele, więc niech to zrobi, tak jak doda dodał.